Sprawa Magdaleny Żuk niezmiennie od 3 lat elektryzuje. Ta historia ma wszystko, co powinna mieć dobra powieść kryminalna. Piękna młoda kobieta, raj daleko od domu, mroczne tajemnice, zwroty akcji, dramatyczne nagrania, akcja ratunkowa, tragedia i zagadka, co się stało. Tylko że nie jest to książka, a prawdziwe życie. Na pomniku, w miejscu, gdzie spoczywa Magdalena Żuk, możemy przeczytać: Odeszłaś, chociaż nie chciałaś, tak bardzo życie kochałaś. Walczyłaś dzielnie o to, by żyć. Niestety twoje serce przestało bić. I chociaż zamknęłaś powieki, to w naszych sercach będziesz żyć powieki. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże ci spersonalizować powiadomienia. Zapraszam na historię Magdaleny Żuk. Magdalena Żuk urodziła się 19 września 1990 roku. Wychowała się w Bogatyni, to 18-tysięczne miasto w województwie dolnośląskim. Dość szybko się usamodzielniła. Już w wieku 17 lat wyjechała do pobliskiego 30-tysięcznego Zgorzelca. Edukowała się w kierunku kosmetologii. Robiła paznokcie, rzęsy czy zabiegi twarzy. Marzyła o karierze modelki. W internecie możemy znaleźć nagranie z 2011 roku, na którym opowiada: Dzień dobry, nazywam się Magdalena Żuk, mam 20 lat, pochodzę z Bogatyni, ale obecnie mieszkam w Zgorzelcu. Przyszłam tutaj dlatego, że jestem zainteresowana modelingiem i chciałam się sprawdzić, a tak poza tym to jest moje takie marzenie z dzieciństwa i zobaczymy. Miała również licencjat z dietetyki. W 2016 roku przeprowadziła się do Wrocławia i podjęła pracę w salonie kosmetycznym. Znajomi opisują ją jako pełną życia, uśmiechniętą, często zbyt ufną młodą kobietę. Uwielbiała sport, w internecie możemy znaleźć nagranie, na którym mówi o swoim rekordzie, jeśli chodzi o dystans. Cześć, właśnie przebiegłam 18 km. To mój najdłuższy dystans jak do tej pory, bo przygotowuję się do półmaratonu. Pół roku przed tragicznymi wydarzeniami poznała Markusa podczas koncertu znanego rapera we Wrocławiu. Na początku relacja koleżeńska przerodziła się w relację damsko-męską. Chłopak poznał rodziców swojej wybranki i planowali ślub. Dziewczyna marzyła, aby ten odbył się na Florydzie. Markus to postać dość enigmatyczna. Wiadomo, że jest fryzjerem z tytułem Mistrzostw Polski oraz Dolnego Śląska. O sobie napisał, że lubi sport i muzykę. W Magdzie najbardziej imponowała mu jej aktywność, chęć do działania oraz mnogość zainteresowań. Oboje aktywni, o podobnych drogach zawodowych i podobnych zainteresowaniach. Nic dziwnego, że Magda się zakochała. Rodzice kobiety przed tragedią widzieli Markusa 3 razy. Wypowiadali się o nim w pozytywnym kontekście. Przedstawiali go jako przemiłego, młodego człowieka. Najważniejsze dla nich przecież było szczęście córki, a ta nim emanowała. Wtorek, 25 kwietnia 2017 rok. Według relacji Markusa, na 7 godzin przed wylotem Magda oznajmiła, że wykupiła dla nich wycieczkę niespodziankę. O 20:20 mają wspólnie wylecieć z lotniska w Katowicach do Egiptu, do Marsa Alam. Marsa Alam to miejscowość wypoczynkowa w południowo-wschodniej części Egiptu, położona nad Morzem Czerwonym, 271 km na południe od Hurgady. Jak się okaże, chłopak nie ma wystarczającej ważności paszportu, aby wylecieć do tego kraju. By wybrać się w podróż do Egiptu, paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy. Mężczyzna próbuje go jeszcze przedłużyć w ten sam dzień, jednak bezskutecznie. O godzinie 16:05 na portalu Facebook pojawia się ogłoszenie o sprzedaży wycieczki. Zastanawiające są tutaj dwie rzeczy. Kto w dzień wyjazdu informuje drugą osobę, że ta leci za parę godzin do oddalonego, ponad 4000 km zakątka świata? Druga, czy Markus naprawdę liczył, że ktoś odkupi wycieczkę na samolot, który startuje za 4 godziny? Na lotnisku powinno się być 2 godziny przed startem samolotu. Zostają więc 2 na podjęcie decyzji, spakowanie, dojechanie na lotnisko. W każdym razie Magdalena oraz Markus postanawiają, że dziewczyna poleci sama. Bardzo dużo pracuje, w dzień w salonie we Wrocławiu, wieczorami w salonie w Zgorzelcu. Chce odpocząć, mimo że ma polecieć bez Markusa. Plan jest taki, że Magda przyjdzie
przyłączy się do jakiegoś starszego małżeństwa i będzie się go trzymała podczas wyjazdu. Chłopak wraz z kolegą, Maciejem S., odwożą ją na lotnisko Katowice-Pyrzowice. W samolocie okaże się, że nie leci z nim żadne starsze małżeństwo, z którym mogłaby nawiązać znajomość. Tutaj źródła są rozbieżne, jednak według oficjalnej wersji, według zeznań świadków, którzy składali wyjaśnienia w Egipcie oraz później w Polsce, Magdalena Żuk już na lotnisku miała zachowywać się nerwowo. Zaraz po odprawie miała udać się do sklepu wolnocłowego i zakupić alkohol, wino. Magda miała słabą głowę, jednak w czasie lotu zachowywała się przyjaźnie wobec towarzyszki podróży, obok której siedziała. Po wylądowaniu jej nastrój uległ diametralnej zmianie. Jej ton przybrał ostry charakter. Takie informacje możemy znaleźć w internecie. To, co można powiedzieć z całą stanowczością, to to, że 50 minut po północy samolot ląduje w Egipcie pomiędzy godziną 2:45 a 3:30. Następuje zameldowanie w hotelu w Marsalam. Wiemy też na pewno, że po zameldowaniu Magdalena Żuk wykonuje telefon do Markusa, informując, że słyszy głosy i że ktoś jest w pobliżu pokoju. Prosi chłopaka, aby ten skontaktował się z recepcją i żeby ktoś to sprawdził. Wiemy na pewno również, że recepcja nie stwierdza takiego faktu po uprzednim sprawdzeniu. O ile zachowanie z lotniska można tłumaczyć stresem, samotną podróżą, zachowanie po wylądowaniu wypitym alkoholem, o tyle kwestia tajemniczych głosów jest już bardzo dziwna. Pierwszy i drugi dzień pobytu, czyli 26 i 27 kwietnia, to według świadków seria bardzo dziwnych zachowań. Magda miała biegać po hotelu i zaczepiać ludzi, mówić, że jej chłopak powinien z nią być, płakać, tańczyć, ściągać koszulkę, gdzie nie miała stanika, czy modlić się. Inni uczestnicy turnusu nie widzieli również, aby dziewczyna jadła czy piła. W czwartek Mahmud K., rezydent, który opiekował się grupą turystów, miał poprosić pozostałych uczestników wyjazdu, aby mieli oko na kobietę, ponieważ bardzo dziwnie się zachowuje. W czwartek także skrócono pobyt Magdzie na prośbę rodziny do 29 kwietnia. Tutaj też pojawiają się rozbieżności, bo oficjalnie rodzina zwróciła się z prośbą o pomoc do mediów dnia 30 kwietnia. Jednak istnieją dowody, że już 28 kwietnia pojawiły się pierwsze informacje w internecie. To by świadczyło, że już w czwartek było naprawdę kiepsko. Według relacji strony egipskiej zaproponowano dziewczynie konsultację lekarską. Ta odmówiła. Rodzina również za pośrednictwem biura podróży otrzyma zdjęcia Magdy, z którą kontakt jest bardzo trudny. Dziewczyna wygląda na nich, jakby spożywała alkohol lub substancje psychoaktywne. Właśnie w czwartek wieczorem wydarzyła się bardzo dziwna rzecz. Otóż telefon Magdaleny Żuk logował się 30 km od brzegu, to znaczy 30 km w głąb morza. Z jednej strony wygląda to tak, jakby wypłynęła jakimś statkiem lub jachtem w morze. Jeśli tak, to na pewno nie sama. Z drugiej strony, według relacji świadków, nie opuszczała wtedy hotelu. Polska prokuratura mówi, że to był błąd logowania, że stacja BTS obejmuje również teren morski. Piątek, 28 kwietnia 2017 rok. Magdalena Żuk zostaje znaleziona rano w swoim pokoju hotelowym. Nieprzytomna lub po prostu w złym stanie. Z tego zdarzenia są filmy. Widzimy na nich skuloną postać dziewczyny w białym szlafroku na ziemi. Później możemy też zobaczyć Magdę leżącą na łóżku i zasłaniającą się przed światłem lub przed osobą, która nagrywa i robi zdjęcia. Ciężko dzisiaj jednoznacznie stwierdzić, skąd takie zachowanie wynikało. Równie dobrze mogło to być objawem psychozy, jak i reakcją na narkotyki i słabnące ich działanie, lub jakieś wydarzenie z nocy. To, co wiemy na pewno, to to, że w związku z tym zachowaniem Magdalena została zabrana do szpitala. Tam widzimy na nagraniach, jak kobieta zostaje przewieziona pod szpital. Drzwi od pojazdu są otwarte, stoi mężczyzna z wózkiem, po chwili odjeżdża. Według zeznań nie chciała iść do lekarza. Mimo wszystko na kolejnym ujęciu widzimy, jak kobieta sama, bez niczyjej pomocy, w eskorcie mężczyzn, idzie spokojnie. Najprawdopodobniej wchodzi do gabinetu lekarskiego. Mężczyzna, który jej towarzyszy, według nagrania, do którego mamy dostęp, czeka na zewnątrz. W trzecim ujęciu widzimy Magdę, jak na zewnątrz szpitala rozmawia z kimś przez telefon. Sama trzyma telefon i zachowanie może świadczyć o nerwowości. Magda chodzi podczas rozmowy, gestykuluje rękoma. Z drugiej strony wielu ludzi tak się zachowuje podczas dłuższej rozmowy telefonicznej. Zagadką jest, z kim i o czym rozmawiała. O pozostałej części dnia wiemy niewiele. Najprawdopodobniej rodzina właśnie
właśnie 28 kwietnia po raz pierwszy zwróciła się do mediów z prośbą o pomoc. To potwierdzają screeny. O godzinie 5:57 Magdalena Żuk komentuje post na jednej z facebookowych grup. Jednak nie udało mi się do niego dotrzeć. Jest to o tyle istotne, że 3 minuty później personel hotelowy ściąga 27-latkę z hotelowego dachu. Takie zdarzenie według oficjalnej wersji potwierdzonej przez biuro podróży Rainbow Tour miało miejsce dwukrotnie. Nie można za to jednoznacznie stwierdzić, czy była to próba samobójcza, czy po prostu zwykłe wejście na dach. Magdalena zachowywała się spokojnie. Jej mowa ciała, ani to, co komunikowała werbalnie, nie wskazywało, że ma zamiar skoczyć. Na pewno niebezpiecznie zbliżała się do krawędzi. Dlaczego Magdalena Żuk weszła na dach budynku o 6 rano? 29 kwietnia to dzień, w którym Polka ma wrócić do kraju w związku ze skróceniem jej pobytu. Między godziną 14 a 15 młoda kobieta w asyście rezydenta udaje się na lotnisko. Tam jej nietypowe zachowanie ma być przyczyną odmówienia wpuszczenia na pokład. Decyzję podejmuje sam pilot. Tak brzmi oficjalna wersja. Faktycznie, według informacji, jakie znalazłem w internecie, to pilot ma nieograniczoną władzę w samolocie. Może pozbyć się lub nie wpuścić pasażera, który zachowuje się dziwnie, awanturuje się i jego pobyt na pokładzie może stanowić zagrożenie. Tak się dzieje. Magda traci szansę na powrót do kraju. Powrót, który najprawdopodobniej uratowałby jej życie. Jednak próżno szukać informacji, jakie konkretnie zachowanie spowodowało, że sam pilot zdecydował się odmówić wpuszczenia pasażera. W tym czasie kontakt bliskich z Magdą jest bardzo trudny. Udaje się go nawiązać w godzinach pomiędzy 16 a 17:30. Właśnie wtedy powstaje najbardziej znane nagranie. Nagranie rozmowy Żuk z Markusem. Myszko, powiedz mi, co się stało. W skarbie. Co ciekawe, chłopak twierdzi, że nagranie trafiło do sieci przypadkiem. Miał przesłać znajomemu link, jednak zamiast zaznaczyć opcje niepubliczne, zaznaczył publiczne, przez co każdy miał do niego dostęp. Na temat tego nagrania również powstała niewyobrażalna ilość teorii spiskowych. Na nagraniu widzimy roztrzęsioną Magdalenę Żuk, mówiącą, że oni mają tam różne sztuczki i że ona już nie wróci żywa do kraju. W tle słyszymy rozmowę w języku arabskim, które zostały przetłumaczone. Mężczyźni w tle tłumaczą komuś, o czym Magda rozmawia przez telefon. W rozmowie padają zwroty paszo, kapitanie, szefie, co w tamtejszej kulturze oznacza, że w rozmowie uczestniczy ktoś wyższy stopniem. Być może szef, może funkcjonariusz. Wiemy natomiast, że mężczyźni rzucają niewybredne żarty w kierunku Markusa, odnosząc się do wielkości jego przyrodzenia. Ze strony polskiej to głównie dopytywania, co się stało. Słychać również, jak jedna z osób obecnych przy rozmowie mówi: nie wyciągaj od niej. Według internautów to może świadczyć o tym, że Markus wysłał tam Magdę jako kobietę do towarzystwa, a nagranie ma mu dać alibi i nie może tam być takiej informacji. Może być również wypowiedziane jako troska o Magdę. Nie wyciągaj od niej, bo może jej grozić niebezpieczeństwo. Powstała bardzo duża ilość analiz tego nagrania, mniej i bardziej prawdopodobnych. Nie można z całą stanowczością wykluczyć na przykład, że kobieta wypowiada słowa "zgwałcili mnie". Nie można również tego potwierdzić. To, co wiemy na pewno, to widzimy młodą kobietę, która obawia się o swoje życie. To, co mówi oraz jej mowa ciała wskazują jednoznacznie na silny lęk. Ogromny lęk. Widzimy również, że Magda nie trzyma telefonu, a trzyma go ktoś inny. Wiemy również, że połączenie nie odbywa się z jej aparatu. To wynika z kontekstu rozmowy. To nagranie stawia więcej pytań niż daje odpowiedzi. Również to, że nagranie, które znalazło się w internecie, było edytowane. Dlaczego? Dla kogo i po co było nagrywane? Według Markusa miał to być punkt zaczepienia w razie, gdyby coś się stało. Tak to ujął w wywiadzie. To, co wiemy na pewno, to to, że kontakt z Magdą z każdą godziną pobytu był coraz trudniejszy. Kobieta w związku z planowanym wylotem została wcześniej wymeldowana z hotelu. Przed godziną 19:00 Magda trafia do szpitala w Port Galip. Tam też dochodzi do pierwszych przepychanek z personelem. W tym czasie bliscy jadą do Wrocławia znaleźć osobę gotową do wyjazdu do Egiptu. Kogoś, kto sprowadzi ich córkę do domu. Zgłasza się Maciej S., kolega Markusa. 11 minut po północy Magda próbuje uciec ze szpitala. Widzimy na nagraniu, jak zostaje zatrzymana i powalona na ziemię. Wkrótce wokół niej stoi 3 mężczyzn ubranych po cywilnemu oraz 2 pracowników szpitala. Po chwili Magda wstaje i rzuca się na człowieka, który ją chwilę wcześniej zatrzymał.
zostaje znów obezwładniona i za ręce oraz nogi wyniesiona z korytarza. To nagranie również budzi ogrom domysłów. Przed kim uciekała? Skąd taka agresja, że kilkoro mężczyzn musiało obezwładnić jedną drobną kobietę? Patrząc z drugiej strony na poprzednie zachowania dziewczyny, to nie powinno dziwić. Nie znamy tylko przyczyny. Magda zostaje przywiązana do łóżka szpitalnego. Zostają jej również podane leki przeciwpsychotyczne, których obecność w organizmie wykaże późniejsza sekcja zwłok. Nie wiadomo, czy zostały jej podane leki uspokajające. Do tej informacji nie dotarłem. Kobieta się jednak na jakiś czas uspokaja. Około godziny 2:40 wpada w kolejny amok. Szarpie się z pielęgniarką, próbując dwukrotnie wyskoczyć przez okno. Za trzecim razem, po uprzednim kopnięciu pracownicy, udaje jej się to. Tak brzmi oficjalna wersja. Według właśnie wersji egipskiej kobieta została przywiązana do łóżka prześcieradłami. To jest absolutny błąd. Jeżeli lekarze stwierdzili psychozę, to taka osoba powinna być zabezpieczona specjalnymi pasami. W polskich szpitalach stosuje się specjalne pasy magnetyczne, które stanowią dobre zabezpieczenie. Osoba w takim silnym pobudzeniu, z obezwładnieniem, której miało problem kilku dorosłych mężczyzn, uwolni się z więzów zrobionych z prześcieradła. Zostawienie osoby w tak silnym pobudzeniu, przywiązanej do łóżka prześcieradłami, w asyście jednej pielęgniarki, w pomieszczeniu z oknem, jest skrajnie rażącym zaniedbaniem. Oczywiście nie był to szpital psychiatryczny i mogło nie być na stanie pasów. W takim wypadku, patrząc na zachowanie kobiety, powinno być jej zapewnione większe bezpieczeństwo. W końcu, jeśli tak jak Egipcjanie twierdzą, wpadła w psychozę, to nie mogła racjonalnie kierować swoimi czynami. Według oficjalnej wersji, Magda wyskakuje przez okno i spada na betonowe podłoże 8 metrów niżej. Natychmiast zostaje zabrana na noszach na oddział. W tym miejscu pojawia się wiele spekulacji, że obrażenia były zbyt duże jak na taką wysokość, że obrażenia nie wskazują na to, żeby kobieta wyskoczyła sama, że być może została wyrzucona, będąc nieprzytomną. Jeśli chodzi o wysokość, w 2015 roku mężczyzna ze Świecka spadł z bardzo zbliżonej wysokości, również 8 metrów i poniósł śmierć na miejscu. Oczywiście mógł spaść niefortunnie, jednak nie możemy zakładać, że wysokość 8 metrów nie jest niebezpieczna. Jeśli chodzi o sposób upadku, tutaj ciężko się odnieść jednoznacznie. Takie zdarzenie musiałaby potwierdzić lub nie ekspertyza. Według tego, co przeczytałem, taka była wykonana i potwierdziła wersję o tym, że Magda wyskoczyła samodzielnie. Taka jest oficjalna wersja. W każdym razie, tak jak powiedziałem, samo zachowanie personelu i zapewnienie bezpieczeństwa Magdzie stawia duży znak zapytania. Było to tak bardzo nieprofesjonalne, że można by tu szukać śmiało drugiego dna. Przecież lekarze wiedzieli o dwóch epizodach z dachem. To, co wiemy na pewno, to to, że o godzinie 2:46 Magda jest wieziona na oddział, a przez kolejne 2 godziny nie mamy wiedzy, co się z nią dzieje. O 4:57 personel wsadza ją do karetki, która ma ją zawieźć do szpitala w Hurgadzie. Odniesione w wypadku obrażenia są zbyt poważne, aby szpital, w którym się znajdowała, mógł jej udzielić fachowej pomocy. Koło godziny 8 rano Magda trafia do szpitala w Hurgadzie. O godzinie 15:30 do tego szpitala dociera Maciej S., wysłany przez rodzinę z misją ratowania dziewczyny, zapewnienia jej bezpieczeństwa. Kiedy mężczyzna dociera na miejsce, Magdalena jest w śpiączce farmakologicznej. Miała uszkodzone prawe płuco, albo pod płucem, albo w płucu zbierała się krew, relacjonuje później. O godzinie 18:30, według raportu egipskiego, następuje zgon Magdaleny Żuk. Wycieczka, która miała być formą relaksu, kończy się tragicznie. Po śmierci Magdaleny w polskich mediach eksplodowało. Młoda, piękna dziewczyna sama w rajskim kurorcie w islamskim kraju, w momencie, w którym uchodźcy byli tematem numer jeden. Internet huczał od domysłów, analiz, spekulacji i prywatnych śledztw. Sprawę zaangażował się nie kto inny jak Krzysztof Rutkowski, podsycając nastroje i teorie. Dzisiaj, 3 lata po tej tragedii, możemy spojrzeć na całość trochę chłodniej, analizować fakty, nie będąc tak mocno nacechowani emocjonalnie, a i tak wciąż nic nie wiemy. Polska prokuratura nadal prowadzi dochodzenie. Rodzina nie może ujawniać informacji, które udało się zebrać śledczym. Pojawiły się teorie, że sprawa Magdaleny Żuk i modelki Karoliny Kaczorowskiej, o której porozmawiamy w innym materiale, mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. Obie mieszkały we Wrocławiu, obie miały popełnić samobójstwo. W obu przypadkach to bardzo dyskusyjna kwestia. W obu przypadkach miały się przewijać te same osoby, co śledczy teoretycznie wykluczyli, ale w obu przypadkach śledztwo
śledztwo było prowadzone przez tą samą prokuraturę, co nasuwa ogrom wątpliwości. Bardzo głośno mówiło się o układzie wrocławskim. Według tej teorii ta konkretna prokuratura jest z tym układem powiązana. Ten układ miał się zajmować m.in. handlem kobietami, oferując im pracę modelek i hostes, a w rzeczywistości te kobiety były zmuszane do nierządu jako luksusowe damy do towarzystwa. Wątpliwości budzi fakt, że strona egipska miała czas na zatarcie potencjalnych śladów. Przecież to im najbardziej powinno zależeć na uciszeniu sprawy. Dochody z turystyki to największa gałąź gospodarki. Zabójstwo wpłynęłoby na obniżenie zysków właśnie z turystyki. Nikt tam nie mógłby sobie na to pozwolić, a to mogłoby świadczyć o politycznych naciskach na konkretną tezę. Oczywiście, wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że Magdalena Żuk wpadła w psychozę. Co ją jednak spowodowało, to już zagadka. Dlaczego Magdę telefon logował się 30 km od brzegu, zaraz po przybyciu do Egiptu? Być może naprawdę był to błąd logowania, a być może i wyjazd skrywa jakąś mroczną tajemnicę. Ja dzisiaj nie odpowiedziałem na pytanie, co się wydarzyło w Marsalam. Przedstawiłem najrzetelniej jak umiałem konkretne fakty. Reszta zależy od polskich śledczych oraz polskich sądów. Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że nigdy nie poznamy prawdy. Jakiś czas temu rodzina Magdy powiedziała w mediach, że dziewczyna miała w ciele substancję, która wskazuje, że zażyła afrykański narkotyk, kat. Polscy śledczy nie potwierdzają ani nie zaprzeczają tym doniesieniom. Życzę bliskim Magdy oraz wszystkim ludziom, dla których ta sprawa jest ważna, aby poznali kiedyś prawdę. Pamiętaj, że jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże Ci spersonalizować powiadomienia. Zapraszam również na facebookową grupę Zbrodnia i Kara. Do zobaczenia w kolejnym materiale.